ukończono sypanie kopca wyzwolenia. Mieszkańcy Piekar, Szarleja i okolicznych miejscowości, ale także delegacje z kraju i zagranicy brały udział w tym ambitnym przedsięwzięciu. Przywieziono tu ziemię z Góry Świętej Anny, z Głogowa, Kędzierzyna. Gdy Polska Śląsk odebrała, z jej oficjalnych czynników nikt mi za moją postawę nawet słówkiem nie podziękował. Wyrazem wdzięczności się nie wypowiedział. Z lękiem w sercu patrzałem w przyszłość. Poległeś za mnie, bohaterze. W tej świętej serca swego ofierze, że Śląsk jest twój i nasz. Że kiedy rozsądkowi wbrew uratowałem nie tylko powstańców, lecz całą sytuację. Gdyby nie te moje zabiegi dyplomatyczne, to by dziś Katowice nie były polskimi.